Alô? Przed chwilą streama skończyłem. Ten. Od razu wjechałem na nagrywanie. Szybkie trzy kanapki z Nutellą i jedziemy. Mam nadzieję, że... Czekajcie, ja sobie chyba muszę podgłośnić, bo nic nie słyszę. Dobra, lepiej. I co wam mogę powiedzieć? Ziomeczki, w tym odcinku prawdopodobnie będziemy się bić z Jackiem. Z Jackiem Rzeźnikiem. Chyba. Do 30 po. Będę gdzieś tak nagrywał. Things are far worse than I'd feared. Maze's betrayal surprised us all. But we have larger problems. Kozacko. Nie, no super wygląda. Activate the ancient focus sites across Albion. You must stop him at all costs. I will explain more over your guild seal. Now, step through the Kallis Gate. You've received a new quest card. Gdzie mam przejść? Jack has to be stopped. He's activating those rocks. Always thought they were damn ugly things. I don't want to die for them either. I guess we'll just have to kill them first. Come on, follow the path and turn right. Dobra. Powstrzymaj Jacka przed uruchomieniem punktu skupienia mocy w lesie wiedźm. Sprawa wygląda następująco. Tutaj można farmić w nieskończoność, wydaje mi się, punkty doświadczenia. Ponieważ one cały czas będą powstawać. Minionki. O, jeszcze strzała. Zapomniałem dodać. Nie umarli. I tego typu różne historie. Więc tak naprawdę możemy to skipować, ponieważ wszystko co chcemy mieć już mamy. Tak, o, jak nam coś stanie na drodze, to będziemy to tłuc. Dobra, jeszcze kawałek i prosto. Oj. Jest Jacek. I tak miał go zabić. Troszkę oświetlenia. Dobra, tych punktów skupienia jest kilka. Także musimy tak za nim latać po całym Albionie. Kolejna lokacja. Dobra, gdzie mam lecieć? W tę stronę. I środeczek. Nastrojowo zrobili. Czerwone niebo. Czerwone poświadki. Drugi kamień. Chyba jeszcze jeden? Jeszcze jeden albo jeszcze dwa. Nie pamiętam. Jeszcze dwa. Okej. O, tutaj będzie troszkę więcej do przejścia. Kto nie poznaje, temu powiem. Jaskinie Hobbesów. Zobaczcie, ja cały czas używam tej trójki. To jest tak przydatny spell. Te wiele uderzeń. Dobra, potrzebuję iść. Potrzebuję iść w dół.
Dobra, lecimy. O kurde. O proszę, Grom przyszedł. Ja mam z Gromem kosę, bo jego córkę zabiłem. Siostrę znaczy. Dobra, w porządku. Nawet troszkę expa wpadnie. No i tutaj będzie Jacek. Okej, ostatni. O kurde. No to też będzie kawałek do przejścia. Za nami kamienna rotana. A ja mam jeszcze ten, ja mam jeszcze eliksiry, teraz sobie przypomniałem, do wypicia. Za... jakbym wbił 20 mnożnik walki, a z tego co widzę to już tak naprawdę wbiłem. Mogę sobie wypić te eliksirki. Okay. O 25 mnożnik będzie mi ciężko tutaj wbić. Musiałbym się strasznie czaić. Ktoś mi napisał w komentarzu wcześniej, że z tą osą przyzwaną to jest tak, że jak osa coś zabije, to później przyzywam tą zabitą jednostkę przez osę. I jestem ciekawy, jakby ta osa, jakbym zostawił tego miniona na 1 HP, jakby go osa zabiła, to czy bym przyzwał miniona? Jestem w stanie to sprawdzić, wydaje mi się, tylko... kurde. Dobra, przyzwijmy osę. I zostawmy gościa na jeden autoatak jakby. Osa, atakuj. No atakuj go. Czekaj. Przyzywam osę ósemką i walę go na pizdę. Ta w życiu. Muszę od czegoś mocniejszego zacząć, bo ona pada na hita. Jeszcze raz spróbuję. No, jest to... w tych warunkach jest to nie do zrobienia. Musiałbym na spokojnie jednego minionka gdzieś złapać. Ale myślę, że jeszcze będzie ku temu jakaś okazja. Dobra. Jedźmy dalej. Nie ma co przyciągać.
No. Dobra, idę dalej. To już sobie odpuścimy. Za dużo to niezdrowo. Tak już pewnie mamy, myślę, że ze 100 tysięcy doświadczenia do wydania. I to jest gdzieś tutaj, dokładnie tak. O kurde, jaką chmarą mnie napadły. O, matka. Dobra, i teraz powrót do gildii. Ile dostaliśmy ekstra z 50 tysięcy? Dokładnie tak, 50. Najsik, najsik. Dobra. Jesteśmy w gildii. Zaglądnijmy sobie tutaj. O Boże, 200 tysięcy do wydania. Weźmiemy sobie tak, na pewno moc magiczną na najwyższym poziomie. Zaklęcia cielesne. Co mi tutaj potrzeba? Szał bitewny. Weźmiemy sobie na fulla. Zaklęcie otoczenia. Mam wszystko. Zaklęcie ataku. Mam wszystko. Z siły potrzebuję zdrowie na full. Budowy ciała nie chcę. Z umiejętności prędkość mam na fullu. Przebiegłości nie potrzebuję. Precyzji też nie potrzebuję. Dobra. Wymaksowane. New quest card dostałem? A nie, dostałem. Receive. Okay. Gildia płonia. Dobra. Stań do walki z Jackiem Rzeźnikiem. Nagroda 20 klocków. Do walki z nim jest taka możliwość, że będę potrzebował tych wielu strzał. Weźmiemy sobie na siódemkę. I wchodzimy. Jaskinie gildii. Odpalę już sobie tą siódemkę. On jest dosyć ciężkim przeciwnikiem, z tego co pamiętam. O kurde, dziabnął ją od razu. Jasny gwint, gra dla dzieci. Tak o. A i wjechała do miecza. Dobra. Oczywiście ma system minionków. Spowolnimy sobie czas, włączymy sobie berserk, naładujemy manę, zobaczymy co chłop potrafi. Aha, ma jakąś barierę wokół siebie. Więc troszkę z tym spowolnieniem czasu przywaliłem za wcześnie. Zobaczcie. Dobra, walka mele skończona. Teraz walka ręcz. I to już będzie troszkę ciężej. A mogę w niego walić? Mogę.
O to bije mocno. Nie, żartowałem. Dobra. I chyba to by było na tyle. I teraz mamy wybór. Możemy zabić siorkę i wzmocnić ten miecz. Opcja jest taka. Zabijamy siorę, wzmocniamy miecz, albo miecz wrzucamy w otchłań i go niszczymy. Z tym, że jeśli to zrobimy, gra nas wynagradza jakby, bo wtedy jesteśmy dobrzy i dostajemy dokładnie taki sam mieczyk z innego źródła. And its darkness will be gone forever. So what will you do, little brother? Miecz Eonów. No ale cóż, no, idziemy w złego typa. Nie będziemy się tutaj długo rozwodzić. Jak zły, to zły. Mamy maskę Jacka. The hero strode out of the guild, a dark shadow among the flickering flames. A crowd awaited him in silence, too numb to move, too afraid to cheer. There would be no celebrations to mark this victory. Like an Albion cannon, its people scored from the balance of life and peace, and the only threat to the sword's new master. The greatest of all heroes. Wandered the land for a year, until at last, in his search for solace, he arrived in Oakville. To jeszcze nie koniec. Kto myślał, że to koniec po zabiciu Jacka, był w błędzie, ziomeczki. Rok później. Ta rozpacza za matką, ale siorę sam zabił. Okej. Mamy miecze Kaonów, już wam pokazuję jego statystyki. Ma on 230 i 3 dopałki. 3 kompletnie bezużyteczne dopałki, ponieważ jest to zwiększenie punktów zdrowia, czego nie potrzebujemy. Zwiększenie punktów many też tego nie potrzebujemy. I zwiększenie poziomu doświadczenia też tego nie potrzebujemy. Wszystkie umiejętności mamy na Cito. Także trochę słabo, dopałek nie mogę zmienić. Ma on 230 dipsa i jest lekki. A miecz Solus ma całkiem dwie spoko dopałki i jest o stóweczkę, 84, nie o stówkę, 84 jest lepszy. Pochodzimy chwilę z tym mieczem Aonów. No, zdobyliśmy go, zabiliśmy siorkę, więc niech będzie. Troszkę tym będziemy machać. W miarę szybko się rozprawiliśmy z Jackiem Rzeźnikiem. Zobaczymy sobie, co tam fabuła dalej oferuje. Jeszcze mi się przypomniało, że chciałbym sobie jedną umiejętność doładować, a mianowicie wiele strzał na maksymalny poziom. Dobra, nie mogę tego zrobić. Mamy jakieś karty misji? Ofiara porwania. Bierzemy i zrobimy sobie jeszcze tutaj misję fabularną. Dobra,
has failed. I will attempt to stop their passage to the mainland. But I require assistance. The strongest among you must open the primal demon door close to the... Przywoływacze, czyli najmocniejsza jednostka w grze. Dobra, musimy przeteleportować się na inną krainę. O, jest przywoływacz. Scythe! We've lost him. Scorn! The demon door awoke this morning, but none of us could get through. It says we're not worthy. It is up to you, hero. You defeated Jack single-handedly. If it will not open for you. The man's got a point. I'll stick to my speciality and hit the books. We need to know what these summoners are. Good luck. Dobra. No to idziemy do tych drzwi. You bear the mask of Jack of Blades. The prophets have foreseen the coming of such a legend among heroes. The rise of the summoners in the northern wastes marks the arrival of a new threat to all things living. We have long dreaded. Behind my walls lies the Fireheart. There, you will speak to the prophets who watch over it. You may enter now, but beware the beating of the heart. It has burned many before you. Okej. Okay. Dzięki temu sercu ognia przywołamy okręt topielców, a na okręcie topielców przedostaniemy się do dalekiej krainy jakiejś tam. Komnata proroków. O, jest na górze. The prophets of the Fireheart. It was your destiny to seek us out, hero. The beast arises in the frozen north. Only he who claims the heart can stop it. Its mystical powers will guide you across the sea. There you must face a force of such evil. Not even death can silence it. Czyli tam będzie final boss. Oh, for crying out loud. Just tell him to get us out of here. Yes, yes, we were coming to that. To obtain the Fireheart, you must solve the mystery of day and night. And we'll finally be free. Witness the board before you. Each time you turn all the moons into suns, you'll release one of us from our perpetual prison. But fill the board with moons and one of us will perish. Okay. Ja nigdy w życiu ich wszystkich nie uwolniłem, więc zrobię to teraz. What? I thought you said he'd get it even if he gets us all killed. I heard you. To quiet you, imbecile! Look, it's very simple. Solve the damn puzzle, you get the heart, we get out of this hole. Everyone's happy, all right? Dobra, na znak słońca. Układamy wszystkie płytki. A czym ja chodzę? Dobra, mamy tutaj czas. Oczywiście ta łamigłówka jest zrobiona w ten sposób, żeby dziecko 6-letnie dało sobie radę. W porządku. Drugi prorok uwolniony. What's happening? The light is so beautiful. Mother, I'm coming. Excellent. Just free me next and you can catch the one. I zgaduję, że jeśli nie zmieścimy się w czasie, to po prostu zginiemy. Okej. Okay. At last in your face, eternal confinement. Liczę na to, że dostanę coś ciekawego. Zobaczymy, czy się uda. Okej, ain't easy, baby. To chyba ostatnia.
true gentleman. I shall join my fellow prophets now. Cheerio. Okay, ostatnia. That's it. Sun signs. Now get on with it. O kurde. Come on, don't stop now. Gicia. Dawaj serce. Too bad, you know. I'll send you a postcard sometime. Mamy serducho. You have the fire heart? Excellent. I knew you'd be able to do it. So, have a nice chat with the prophets. I should have known they'd let you in. I've been looking into these summoner creatures and well, I don't know what you had to do to get the Sword of Aeons, but boy, am I glad you did. These things are bad. I'm sure he'll be able to deal with them, Briar. He did defeat Jack after all. Your next step is to place the Fireheart in the Hook Coast Lighthouse. Dobra. Its power will summon the ship that will carry you to the northern wastes. Good luck once more, hero. Zanim jednak to zrobimy, umieścimy Serce Ognia w Latarni Morskiej i przeniesiemy się na nowy kontynent. I nie dostałem nic ciekawego, by the way. Dostałem plus 300 do dobrego gościa, niestety. I rogi mi padły. Zaś trzeba będzie nadrabiać. Zrobię sobie jeszcze tą jedną poboczną misję. A to już w następnym odcinku. Zobaczę, może jeszcze jakieś nowe dostałem. Nie, brak kart misji, okej. A gdybym chciał z nim pogadać, tak losowo? Aha, po prostu mówi mi, co mam robić. Zakupimy sobie jeszcze eliksiry w razie czego. O, gościu. Mamy tyle pieniędzy, że bez żadnego problemu. Okej. Zapis świata. I do następnego w takim razie odcinka. Elo!